Siema, tu Karczmarz z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w swojej Karczmie. Dzisiaj ogłoszenia pasterskie. Pierwsza rzecz, jakiś czas temu prosiłem Was o to, abyście oddali swój głos w ankiecie na Facebooku, czyli podejmowaliśmy decyzję, jaki system rpg pojawi się na kanale Karczmarza. Mieliśmy do wyboru Vampira Maskarady i Legendy Pięciu Kręgów, oba systemy szły łeb w web, ale... Ponad 50 osób oddało swój głos, by ostatecznie wskazać na Legendy Pięciu Kręgów. Zatem legendy na pewno się pojawią i już przygotowujemy jakby do tego kampanię. Jednak obiecałem jakiś czas temu, że w końcu zaproszę widzów do wspólnego grania. I teraz właśnie jest ta okazja. Zatem, jeśli chcielibyście spróbować gry w Legendy Pięciu Kręgów, albo po prostu już macie doświadczenie z tym systemem i chcielibyście zagrać razem ze mną i jeszcze z e, dodatkowym graczem, to mam wielką prośbę, napiszcie mi dosłownie w kilku akapitach, ale akapitach nie piszcie elaboratów. Krótką historię swojej postaci i wyślijcie mi proszę na Facebooka w prywatnej wiadomości. Ja przeczytam te informacje i wybiorę najciekawsze propozycje i zaproszę tych graczy do wspólnej gry. Najprawdopodobniej jednego lub dwóch graczy. Jakie są warunki uczestnictwa? Fajnie, gdybyście mieli doświadczenie w Legendach Pięciu Kręgu, ale nie jest to kluczowy element. Najważniejszym jednak elementem, ponieważ jest to sesja online i, i będziemy nagrywać to za pomocą po prostu internetu i przez internet, proszę, żeby. Osoby, które chciałyby zakrać, żeby miały sprzęt takiej jakości, żeby nie było to problemem dla oglądających czy słuchających. To znaczy, nie oczekuję studia innego sprzętu, bo sami takiego nie posiadamy, ale też nie chciałbym, żebyśmy nagrywali dźwięk w jakimś tam mikrofonie z Biedronki, bo, bo ostatecznie tego się nie da słuchać, i, i, i szkoda po prostu pracy i czasu. Więc o to proszę. To nie jest moje snobistyczne podejście, absolutnie raczej chodzi o to, żeby jakość tego materiału była zjadliwa. To jest ogłoszenie. Druga rzecz, yy, bardzo przepraszam za. Przestoję i problemy z materiałami. No, długo się nic nie działo, ale naprawdę życie jest dosyć skomplikowanym RPG-iem i bardzo czasami trudno pogodzić wszystko. Niemniej jednak, chyba znaleźliśmy formułę, która pozwala nam zaplanować się na, 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 na jakiś czas do przodu materiały, i tak właśnie to się dzieje w sesji Warhammera, którym prowadzimy razem z Polem. To znaczy, Paul prowadzi mojego odtopekendysza i staram się doprowadzić do sytuacji, że to co tydzień, w każdy piątek, będzie premiera kolejnego odcinka i kolejnego epizodu. Posuwającego całą tą historię do przodu. Do czasu mojego zgonu, albo w końcu, zgodnie ze scenariuszem, stanę się władcą wszechświata i to jest oczywiste. Oczywiście, Pol musi się na to zgodzić, ale co, tam, damy radę. Dziękuję za to, że jesteście. Dzięki za suby, dzięki za świetne komentarze. To naprawdę daje paliwo i, i naprawdę czuję, że, że to, co robimy, jest dla was fajne i ważne. Zatem będziemy to robić częściej. Postaramy się i robić to jeszcze lepiej. Natomiast jeśli chcecie zagrać z karczmarzem, macie ku temu właśnie niepowtarzalną okazję. Napiszcie, zgłoście się i zagramy w pięknym, szmaragdowym cesarstwie, bo Rokukan jest piękny. A ninja nie istnieją, pamiętajcie o tym. Sayonara. See ya.